Nieco dziś spóźniona poranna rozmowa w RMF FM, a w naszym studiu nieco spóźniona wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się. Dzień dobry i przepraszam panie redaktorze i naszych szanownych słuchaczy za to niedopuszczalne spóźnienie rzeczywiście. Z trudem wybaczamy. Przepraszam. Jarosław Kaczyński w szpitalu. Jak długo jeszcze? No, z tego co wiemy jest po operacji. Wszystko przebiegło dobrze, także chciałabym naszych sympatyków, zwolenników, słuchaczy uspokoić, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaplanowany zabieg był to od dawna, o tym prezes wspominał. Wszystko w porządku. Dobrze. Pewnie wkrótce wróci do pracy. No bo czekamy. Rzeczywiście prezes szpitalu, a myszy harcują. Kiedy kopalnie... Oj tam myszy, bez przesady. No to właśnie o tym porozmawiamy. Jak to się stało, że w piątek marszałek Sejmu Elżbieta Witek miała w ręku wyczekiwaną przez całe Prawo i Sprawiedliwość dymisję Mariana Banasia i ziu oddała ją z powrotem? Ale ja nie wiem nic o tym, że miała w ręku akurat dymisję Mariana Banasia. No czekamy, no ja wierzę, że jednak... szef Najwyższej Izby Gazety Kontroli. Gazety donoszą, mało tego, pojawiły się nawet w internecie zdjęcia owej dymisji z dokładną informacją, że tak naprawdę chodziło o to, że pani marszałek zażądała dymisji ze wskazaniem, kto będzie następcą pana Banasia. Chodziło o Tadeusza Dziubę. Nie, panie redaktorze, rzeczywiście mamy sytuację trudną. Wolelibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. Natomiast my się z tym zmierzymy. No, jeśli się ciężko pracuje, to czasami się popełnia błędy. Myślę, że to był błąd. Wybór pana Banasia był błędem, na pewno. Ale czy oddanie dymisji było błędem? Ale ja nie wiem, czy ona była. Ja tego nie widziałam, nie byłam w tej sytuacji, nie znam jej. Więc trudno mi się do tego odnosić. Ja przez piątek, sobotę gościłam w Niemczech wśród naszych rodaków. Wspaniałe spotkania. Między innymi Wigilia Bezdomnych Polaków. Takich też mamy w Niemczech. Dość sporą grupę. Czy spodziewacie się, że Marian Banaś przyśle właściwą dymisję? Panie redaktorze, no liczymy na to, że poda się do dymisji. Jeśli nie, to przygotowywane są innego rodzaju rozwiązania legislacyjne, które pozwolą tę sytuację zmienić w inny sposób. Jak można zgodnie z konstytucją odwołać prezesa NIK-u, no, który jest umocowany konstytucyjnie? Jest umocowany konstytucyjnie, ale do takiej sytuacji też należałoby się przygotować, bo przecież pamiętamy, że przez lata mieliśmy szefa Najwyższej Izby Kontroli z konkretnymi zarzutami. No to macie teraz własnego szefa Najwyższej Izby Kontroli. No ale mieliśmy przez lata i wtedy przypominam panie redaktorze, że nikt nie myślał o tym spośród rządzących, by tę sytuację spośród ugrupowania, które wystawiło kiedyś tę kandydaturę, aby zmusić ją skłonić, nawet choćby namówić do złożenia dymisji. Takiej dyskusji nie było w Platformie Obywatelskiej. Nie, ja słyszałem publiczne głosy wzywające do dymisji Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ja nie słyszałam, zresztą potwierdzeniem tego, panie redaktorze, jest fakt, iż pan Krzysztof Kwiatkowski, którego prywatnie nawet bardzo lubię, bo znamy się od lat, no niemniej jednak zarzuty to są zarzuty, piastuje w tej chwili funkcję senatora Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ale ludzie go wybrali. No, panie redaktorze, gdyby Platforma Obywatelska w tymżeż okręgu senackim wystawiła swojego kandydata, to nie wiem, jaka byłaby sytuacja. Ludzie wybrali Krzysztofa Kwiatkowskiego. Bo nie mieli alternatywy. Mieli kontekście... kandydata PiSu, ale woleli rzeczywiście głosować na Krzysztofa elektorat Kwiatkowskiego. Nikt nie głosował na Krzysztofa na Kwiatkowskiego. Natomiast elektorat Platformy Obywatelskiej innego kandydata nie miał. To było naturalne. Zostawmy głosowali na człowieka, który miał postawione zarzuty, a teraz będzie chronił się za immunitetem senatorskim. Pani marszałek, zostawmy Krzysztofa Kwiatkowskiego, to sprawa z przeszłości. Ważne w tej to chwili... To nie jest sprawa pani z przeszłości. Pani marszałek, błagam panią. Ale panie redaktorze, czy jest błagam... pani zadowolona ze pracy służb specjalnych w sprawie Mariana Banasia?
Ta cisza jest znacząca? Nie jest znacząca, ponieważ to jest szerszy temat. Służby specjalne w ostatnich latach bardzo mocno się zmieniają i z tego jestem zadowolona. Jestem zadowolona w kontekście na przykład ujawnianej agentury rosyjskiej. Marek Suski, we wrześniu minister w kancelarii premiera, powiedział odnośnie Mariana Banasia, powiem tyle, nie mam pełnego zaufania do służb ani wtedy, ani dzisiaj. Marek Suski po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie ma zaufania do służb specjalnych. Tak jak powiedziałam, służby w sposób systematyczny się zmieniają. Pani ma zaufanie do służb specjalnych? Zmieniają się. Wymiana szefostwa jakiejkolwiek organizacji czy instytucji nie sprawia, że natychmiast ta instytucja się zmienia. Pani to jest Masor, pewien czy proces. Czy pani ma zaufanie do służb specjalnych? Panie redaktorze, cieszy mnie to, że jak mówię, w tej chwili służby na przykład zajmują się tropieniem, ujawnianiem agentury też rosyjskiej. Mnie to cieszy. Trzeci raz zadam dzięki to samo temu pytanie. Czuję się zdecydowanie bezpieczniej w naszym kraju. Marszałek, szczególnie w sytuacji, kiedy zajmuję się kwestiami związanymi z tym, co dzieje się w Federacji Rosyjskiej, to nie usłyszą słuchacze nic. Albo w tym, co się dzieje w tym zakresie na Ukrainie, więc czuję się zagrożona przez te służby. Przez służby się pani czuje zagrożona. Służby rosyjskie, które na terenie Pani naszego kraju. Czy ja mogę zadać pytanie tak, i uzyskać nawet odpowiedź? Zadam trzeci raz to samo. Proszę się nie gniewać, ale pani jeszcze nie zdążyła odpowiedzieć. Czy pani ma zaufanie do polskich służb specjalnych? Chciałabym mieć zaufanie i to, że te służby się zmieniają, sprawia, że stopniowo je nabieram. Czyli nie ma pani jeszcze pełnego zaufania, bo dopiero pani go nabiera. Panie redaktorze, po tak jak mówiłam, PiS-u. Zmiana instytucji to nie jest tylko zmiana szefostwa. Mm-hmm. To musi się odbywać, to jest pewien proces. Ja pamiętam, jak rok po naszych wyborach, po tym jak przyjęliśmy władzę w Polsce, jeden z młodych ludzi, który miał czelność, i tu jest, mamy duży cudzysłów, oblepić pomnik Bieruta na Powązkach Wojskowych. Został zamknięty na dołku na komendzie na Bielanach. Kiedy rozmawiałam z komendantem, ten powiedział, ależ pani poseł, pan Bierut. No i w tym momencie zrozumiałam, że rzeczywiście... Nie, ale sekundę. Pani marszałek, czy naprawdę pani myśli, że wielomóstwem pani zastąpi odpowiedzi na pytania? Ale ja odpowiedziałam na pytania. To znakomita anegdota o Bierucie. Możemy jeszcze poopowiadać o nim długo i namiętnie. Ja to nie jest pani anegdota. Zupełnie inne pytanie. Zadałem pani pytanie o Mariana Banasia, a nie o Bolesława Bieruta. No to ja się są odniosłam. Wbrew pozorom inne postaci. Ale ja się odniosłam do tego. Tak? Tak. W jaki sposób? Bo pani powiedziała, że nabiera zaufania. Dobrze, to ja zadam trochę inne pytanie. Czy służby specjalne sprawdzały panią? Nie wiem. Nikt pani nie sprawdzał, kiedy zostawała pani wicemarszałkiem Sejmu? Nie wiem, panie redaktorze. A nie wiem, a na pewno powinny. Powinny panią sprawdzić? Myślę, że tak. Ale odpowiem panu, może powiem jeszcze coś innego. Uważam, że jeśli chodzi o służby, to chciałabym się czuć bezpieczniej, wiedząc, że również sprawdzają moje otoczenie. Ponieważ jesteśmy rzeczywiście narażeni jako politycy i to nieważne, czy opcji rządzącej, czy opcji, która jest w opozycji, na różnego rodzaju kontakty. I wolałabym mieć świadomość, że te kontakty są również w jakiś sposób weryfikowane, kropka. Szczególnie gdy pełnią taką funkcję, jaką obecnie. Pani marszałek, czy w takim razie może nam pani odpowiedzieć na pytanie, kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że Marian Banaś przez 4 lata był powoływany na wiceministra finansów, na szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na ministra finansów oraz wreszcie na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a służby specjalne nie sprawdziły go ani razu, a w każdym razie nie sprawdziły go na tyle skutecznie, by dowiedział się o tym premier, by dowiedział się o tym szef partii, by dowiedział się o tym ktokolwiek. Dobrze, panie redaktorze, po pierwsze, ja nie wiem, czy służby rzeczywiście, tak jak pan twierdzi, nie sprawdziły. Czyli chce pani po zasugerować, drugie, ja nie że znam o wszystkim zarzutów. Wiedział premier Morawiecki i o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński, a mimo to powoływali Mariana Banasia? Ja nie wiem, jaki materiał był w dyspozycji. Nie wiem, czy był weryfikowany. A po trzecie, ja nie znam tego raportu, jaki pani, jest pani w temacie. Słucham. Wie pani, że pani może poznać raport CBA? Bo on jest o statusie zastrzeżonym. Jako poseł ma pani dostęp do tych dokumentów. To
dobrze, w takim razie postaram się zgłębić ten materiał, ale w tej chwili nie miałam do tego dostępu, więc trudno mi się do tego odnieść. Był poza tym, panie redaktorze, najważniejszym jest... Nominowany przez rządy Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Małecki wczoraj w Radiu RMF powiedział: w państwie demokratycznym minister koordynator poniósłby odpowiedzialność i podał się do dymisji. Jeśli nie Mariusz Kamiński, to kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, że służby w sprawie Mariana Banasia zawiodły? Panie redaktorze, pani marszałek, proszę odpowiedź na pytanie. Powtórzę raz jeszcze, nie wiem, co jest w raporcie, nie wiem, jakiego typu są to zarzuty. Pani marszałek, a poza tym, niech oceni to prokuratura. Ale pani marszałek, przez 4 lata powoływaliście człowieka, o którym służby specjalne nie wiedziały nic. Albo jeśli wiedziały, to nie powiedziały. Albo, jeśli pani sugeruje, powiedziały, to znaczy, że wasz premier i Jarosław Kaczyński wiedzieli, a mimo to chcieli powołać panie człowieka z zarzutami. No. Ale zna pan ten raport? Ale jaki raport? Jaki raport CBA? Znam fakty. Znam również wypowiedź... Nie, fakty poznamy dopiero wtedy, kiedy konkretne działanie podejmie prokuratura. To, ja jednak chciałabym... Panie Marzek, to Marian Banaś, powinien się podać do dymisji, czy nie powinien? Pani sama na początku tej rozmowy powiedziała, że mam nadzieję, że Marian Banaś poda się do dymisji. A teraz pani rozwadnia sprawę. Mówi, no ale nie, czy pan zna raport? Ja nie znam raportu, pan nie zna raportu. Nie rozwadniam sprawy. Uważam i dalej z pełną konsekwencją powiem. Do dymisji powinien się podać. Do dymisji powinien się podać, ponieważ takich zasad przestrzegamy. Tak samo jak marszałek Kuchciński podał się do dymisji. Pani nie jest już marszałkiem, choć nie złamał prawa, nie popełnił przestępstwa, pani marszałek, ja mam jeszcze... złamał pewne zasady. Pani marszałek, ja mam jeszcze parę innych pytań. Jeśli pani będzie chciała wygłosić jakieś expose, to ja to pani absolutnie umożliwię. Ale ja odpowiadam na pytania, panie redaktorze, rozmawiamy. Nie, pani marszałek, niech się pani nie gniewa. Mm-hmm. Opowieści o Bierucie, o Kuchcińskim i parę jeszcze innych. Nie, a o zasadach, które obowiązują w Prawie i Sprawiedliwości, zasady, że jeśli są zastrzeżenia... A nie? No jak widać... Przepraszam bardzo. Jak widać, nie do końca. Szef Najwyższej Izby Kontroli, powołany przez Platformę Obywatelską, praktycznie doczekał końca kadencji i się nic z tym nie stało. A miał zarzuty. Czy jeszcze coś? Proszę, pani marszałek, tu jest kamera. Proszę, naprawdę. Ja ale panie redaktorze, ale dlaczego w ten sposób? Nie rozumiem. Bo pani chce coś powiedzieć. Ja pani przerywam. Proszę, jest kamera. Naprawdę, proszę się czuć ale wolna. Ja się bardzo dobrze czuję, a wolna czuję się zawsze i tej zasady przestrzegam. A odpowie pani na pytanie jakiekolwiek dzisiaj? No odpowiedziałam na każde. Nie wydaje mnie się. Pani ale marszałek, to jest kwestia oceny. To w takim razie proszę odpowiedzieć mi na to pytanie, czy ktokolwiek powinien ponieść odpowiedzialność za to, że za pracę służb specjalnych w procesie powoływania i sprawdzania Mariana Banasia poszczególne stanowiska. Jeśli prokuratura przedstawi zarzuty, jeśli sąd uzna, że one są zasadne... To się nazywa przymusowa obrona Mariana Banasia teraz. Nie, to nie jest obrona. Nie, to nie jest obrona. Bo ja nie bronię pana Banasia. Tak. Pani nie broni Mariana Banasia, ale zaczyna od jeśli, a może, a nie wiemy, a w przyszłości. No bo nie wiemy. Ale panie redaktorze, będzie wyrok, będzie jasne. A Jarosław Kaczyński wie. Jarosław Kaczyński wie. Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński wiedzą. Jarosław Kaczyński i Mariusz Kamiński spotkali się z Marianem Banasiem i zażądali dymisji. Mało tego, powiedzieli to publicznie. A pani teraz mówi, ja nie wiem, zarobiona jestem, ja byłam w Niemczech. Nie, że byłam w Niemczech, tylko wykonywałam swoje obowiązki. Odpowiedzieć na inne pytanie, zupełnie w innej sprawie. Może się uda, chociaż mam wątpliwości. Pani marszałek, czy Beata Szydło byłaby właściwą szefową kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy? Ten pomysł podobny jest rozważany, tak donosi Tygodnik Wprost. Są różne pomysły. Przede wszystkim tę decyzję ostatecznie podejmie sam kandydat i jego środowisko, ponieważ jest to dużo szerszy kandydat niż tylko Prawa i Sprawiedliwości. Ale gdyby taką decyzję podjął, to ja bym tylko przyklasnęła, ponieważ bardzo cenię pracę pani w tej chwili europoseł Beaty Szydło i myślę, że byłaby to bardzo dobra kandydatura. To byłaby dobra kandydatura. A dlaczego złą kandydaturą jest Magdalena Biejat jako szefowa Komisji Rodziny i Spraw Społecznych?
Dlaczego miałaby właściwie posłanka Lewicy opuścić to stanowisko? Jest wiele zastrzeżeń, szczególnie do kwestii światopoglądowych, ale miała szereg wypowiedzi, które wywołują dość mocną reakcję wielu środowisk w Polsce. W związku z tym jest rozważana ewentualna... Pani się nie, a pani wypowiedzi też wywołują mocną reakcję wielu środowisk w Polsce. Mimo czy powinna pani wszystko, przestać być wicemarszałkiem Sejmu? Panie redaktorze, cieszę się bardzo, iż za moją kandydaturą głosowały w zasadzie poza konfederatami, którzy to tacy już są, inne ugrupowania i to jest duży mandat zaufania. Magdalena Biejat została szefową komisji dlatego, że w ramach podziału stanowisk w komisjach sejmowych stanowisko szefowej tej komisji przypadło Lewicy. Tak, i dlatego parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości poparli tę kandydaturę w trakcie komisji. A teraz się rozmyśliliście, bo co? To nie o to chodzi, czy się urozmyśliliśmy, czy nie. Dowiedzieliście się, że jest wegetarianką? Czy że ma tylko dwójkę dzieci? Nie. Trwa szeroka dyskusja co do jej poglądów w kwestiach aborcyjnych. A czego się spodziewaliście po posłance Lewicy? Że, przepraszam, będzie działała w kółku różańcowym? Panie redaktorze, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, nastąpił pewien podział, jeśli chodzi o kierowanie komisjami. Tu zachowaliśmy pełne zasady, tak jak należy. No to jeśli tak, to trzeba to przyjąć, że pani Magdalena Biejat ma swoje poglądy w tej sprawie i nie jest różą różańca, tylko zwolenniczką legalizacji aborcji. Kropka. Takie ma poglądy. Ludzie ją wybrali z takimi poglądami do Sejmu. Zgadza się, ale to jest komisja rodziny, tak? Ale ona nie jest przeciwniczką rodziny, jak mniemam, biorąc pod uwagę fakt, że ma to sama dziecko dwójkę nie dzieci. Jest. Dziecko, które się zabija, jest. Nie jest częścią rodziny. Chciałaby pani rozumiem. Podjąć polemikę z Magdaleną Biejat w tej sprawie? Zapraszam, ale ja naprawdę nie będę pani poseł. Panie redaktorze, wybór został dokonany właśnie dlatego, że przestrzegamy zasad, ponieważ jest szeroka dyskusja, w związku z tym zastanawiamy się, czy nie podjąć tutaj decyzji zmieniającej, ale w pierwszej kolejności uważam, że rozmowa powinna się odbyć z przewodniczącym klubu SLD, bo może oni zdecydują się na zmianę swojego kandydata na szefa komisji. A dlaczego mieliby to robić właściwie? Panie redaktorze, jeśli taka rozmowa się odbędzie i nie będzie zgody, no to podejmiemy jakieś pewnie decyzje w tej kwestii. To są decyzje klubu parlamentarnego. Jestem członkiem prezydium tego klubu, więc będę pewnie uczestniczyć w podejmowaniu takiej decyzji. Czy pani zna definicję słowa synekura? Bardzo proszę, panie redaktorze. Pytam, czy pani zna jakąś definicję słowa synekura, żebyśmy później nie wchodzili w spory słowne, że okazuje się, że rozmawiam o czym innym. Pytam, bo słownik, który czytam w tej chwili, podaje, że to dobrze płatna posada, nie wymagająca zbyt wiele pracy. Inne słowniki mówią, że to praca, której otrzymanie wymaga szczególnego poparcia. Nie zapominam o swoich czy myśli pan już o funkcji wiceprezydenta Gliwic, czy myślę przyszłego? O sobie jako wiceprezydencie Gliwic? Tak, myślę o tym rzeczywiście. Nie wiem, skąd pani wiedziała. Właśnie się wybieram do Gliwic, zostanę tam prezydentem albo i wiceprezydentem. Nie, tu zobaczymy, myślałam raczej o żonie pana posła Budki. Ale... Nie, ja myślałem o czym innym. Ale pani, to nie już o żonie. Jak pan uważa, nie wiem, jakie ma pan relacje z panem posłem Budką, bo to rozumiem, że on rozstawia. Znakomite. A pani rozstawia takie oto posady. Nie zapominam o swoich ludziach. To słowa Adama Lipińskiego, znanego i pani, i mnie, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. On wprost powiedział to. Nie zapominam o swoich ludziach. Stanisław Piotrowicz nie dostał się do Sejmu, bo wyborcy nie byli łaskawi. Dlatego trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Tadeusz Dziuba nie dostał się do Sejmu, bo mimo wielu lat kandydowania z Poznania, wyborcy naprawdę mieli go serdecznie dosyć i nie głosowali na niego. W związku z tym został wiceprezesem NIK-u. Konstanty Radziwiłł
nie został ponownie senatorem, bo wyborcy nie zaufali panu Konstantemu Radziwiłłowi, dlatego pan Radziwiłł został wojewodą mazowieckim. Krystyna Pawłowicz już nie kandydowała do Sejmu, w związku z tym została na pocieszenie członkiem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ja tę listę mogę mnożyć. Ale panie redaktorze, czy pan w ten sposób chce kwestionować kwalifikacje pani profesor Pawłowicz, czy pana Tadeusza Dziuby, wysokie kwalifikacje, doświadczenie, przygotowanie, bo nie rozumiem, w jakim kierunku pan zmierza. Ja zadałem czy wprost, to, nie, że, tak, to są synekury, to jest definicja synekury. Nie, przepraszam, dostali czy to, że te osoby... dlatego, że jak powiedział Adam Lipiński, nie zapominam o swoich ludziach. Ale on powiedział to w kontekście tychże właśnie osób? Tak, w kontekście tychże właśnie osób. To nie znam tej wypowiedzi. Ja też nie zapominam o swoich ludziach, jak pan to nazwał, czyli o swoich współpracownikach. Na przykład bardzo często wspieram ich, chociażby w wyborach samorządowych, pomagam, daję rekomendacje. Znajduję im pani pracę w pomagam rozdawać ulotki, pomagam im w kampanii wyborczej, tak jak oni potem na przykład pomagają mi w kampanii parlamentarnej. To, że ktoś nie uzyskał mandatu, to wcale nie znaczy, że nie cieszy się zaufaniem społecznym. Nie, bo jeśli ktoś nie dostał się do parlamentu, a dostał... Jak to nie głosują? No nie głosują. 10 tysięcy głosów to jest słaby wynik? Proszę pani. Ile dostali niektórzy kandydaci Platformy, ci ostatni, którzy znaleźli się w Sejmie? Tak, ci kandydaci 2-3 tysiące, nie wiem, bo nie sprawdzałam. A sprawdzała pani, ile dostali kandydaci PiS-u z dalszych miejsc? Nie, ale tego pani nie sprawdzała. Nie, proszę pana, panie redaktorze, niektórzy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie dostali się do Sejmu, dostali po 10 tysięcy głosów. Albo i więcej. Ale błagam panią. Tak to jest w kampanii wyborczej, w wyborach generalnie. Że tak to nie jest, zawsze w kampanii wyborczej, że państwo nie chcą głosować na Stanisława Piotrowicza, więc nie macie go w Sejmie. Ale dlatego macie w Trybunale Konstytucyjnym. Bo PiS dba o swoich ludzi. Jak mawia wiceprezes tej partii. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ceni kwalifikacje i to kwalifikacje, doświadczenie decydują o tym, że ktoś pełni taką czy inną funkcję. Czy pan chciałby zakwestionować naukowy dorobek pani profesor Pawłowicz? W dziedzinie sałatek? Przepraszam bardzo, ale wie pan, ja naprawdę bardzo wysoko cenię pana warsztat dziennikarski, ale sprowadzanie pracy pani profesor Pawłowicz do tej jednej sałatki, pani profesor Pawłowicz, to jest po prostu nie w porządku, naprawdę nie w porządku. Nie chciałbym dotknąć Stefana Niesiołowskiego tym, co powiem. Ja bym też nie chciała go dotykać. Nie chciałbym dotknąć Stefana Niesiołowskiego tym, co powiem, ale pani profesor Pawłowicz była największą hejterką w Sejmie i naprawdę poniosła wielkie zasługi w dziedzinie kultury, szerzenia kultury osobistej i parlamentarnych obyczajów. Ale czy to w jakikolwiek sposób obniża wartość jej pracy naukowej, nie, którą wykonała? Szereg ekspertyz, wychowanków na uniwersytecie, prac, które tam prowadziła. Czy to wszystko obniża tę wartość? Nie, no właśnie. Nie, a my cenimy właśnie tę wartość naukową przede wszystkim. A działalność w PZPR-ze w czasie stanu wojennego i brązowe odznaki, brązowe krzyże zasługi? Jaka funkcja? Jaka funkcja? Prokurator w stanie wojennym? Czym się zajmował? Wie pani? Nie politycznymi sprawami czy kryminalnymi? Również. I tymi, nie, i tymi. Właśnie nie. Właśnie nie, bo kiedy została mu zlecona i nie przeprowadził jej pomyśli władz komunistycznych, to został zdegradowany. To są wyłącznie jego słowa. Nie, to są fakty. Należał wtedy do partii i to są fakty. Był odznaczony Krzyżem Zasługi i to są fakty. O tych faktach pani nie chce wiedzieć. To ja już wolę Adama Lipińskiego, który mówił wprost, że on nie ma zamiaru na to przymykać oczu. Ja Ale wolę Adama Lipińskiego w tej sprawie. Pan ma prawo mieć większą sympatię do pana ministra posła Adama Lipińskiego niż do mnie. Proszę bardzo. Chodzi mi o pewną nie mówimy o sympatiach, tylko mówimy o faktach.
Dziękuję. A fakty są takie, że osoby, które pan wymienił, mają potężny dorobek naukowy, mają świetne doświadczenia. Dorobek naukowy. Stanisław Piotrowicz ma potężny dorobek naukowy. Z tym, proszę państwa, zostamy. Ma kapitalne doświadczenie i potężny dorobek naukowy. Tak, był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przeprowadzał szereg ustaw przez parlament. Tak. Był świetnym legislatorem w tym zakresie. Małgorzata Kosiewska jako la pasjonaria, która broni Stanisława Piotrowicza, to zapamiętam z dzisiejszej rozmowy. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie państwu i pani. Dziękuję bardzo.